Czy kiedykolwiek dostrzegłeś coś przelotnie kątem oka? Zwykły ruch wyłapany gdzieś w polu widzenia. Większość ludzi po prostu uważa to za cień spowodowany przez migotanie świecy lub kota zeskakującego gdzieś z mebli. Jednak 99% z nich nie ma racji. Są to ludzie cienia, czasem przybierają ludzką postać. Zdecydowanie najbardziej dziwacznym i przerażającym aspektem tego zjawiska jest to, co twierdzą ludzie, którzy obserwują ludzi cienia od dziesięcioleci. Raporty pochodzą od ludzi z innych krajów i kultur, a jednak ze sobą się zgadzają. Chciałbym Cię jeszcze zaprosić na mojego Instagrama puffy.youtube. Za każdego followa staram się odwdzięczyć serduszkiem, a fajne profile zaobserwuję. Pamiętaj, aby ocenić ten film i zapraszam do oglądania. Ten film przedstawia osobę cienia i stał się czymś w rodzaju klasyki w internecie. Streamer Twitcha testuje kamerkę Kinect, ponieważ dopiero co ją kupił. Kiedy przełącza kamerę na tryb podczerwieni, widzi coś naprawdę dziwnego. Po tym jak duch został uchwycony na kamerze, film stał się wiralowy. Dostał też masę komentarzy twierdzących, że sfałszował cały film. Komentarze na YouTube zaznaczały, że wideo było oczywiście sfałszowane, ponieważ zmienia się kąt kamery i jego koszulka. Tak więc mężczyzna postanowił zrobić transmisję na żywo, demonstrując, że nie edytował filmu z kamery Kinect. It's this night, it's just a quick video to clear something up. I uploaded a video a while ago showing the different vision modes that the Xbox One Kinect can do. And a lot of people said it was edited because when I switched the vision modes, I changed position and my t-shirt changes to a completely different one. I've explained loads of times that this is exactly what happens with the Xbox One Kinect and it changes aspect ratio. But I figured I might as well go one better and show you guys live. See, I've got another webcam apart from the Xbox Kinect to show that it's all legit and stuff. You just go down to this, anyone with a Kinect can do this, and I'm still here. I haven't transported to any different alternate universes. Stuff changes position because it changes aspect ratio. See, that's crazy, isn't it? I mean, I could spend ages editing that, but I'm not, I'm broadcasting this live to show you that, you know, it's the same t-shirt. Exactly the same t-shirt. You can even see the print there. It's not infrared ink or anything crazy like that. I mean, some people just read too much into stuff and it's easily provable. Look, it's the Kinect. Więc co o tym myślisz? Nagranie wydaje się być autentyczne. Myślisz, że jest to prawdziwy duch uchwycony na kamerze? Daj znać w komentarzu. Ten film został nakręcony w Moore Park w Kalifornii we wrześniu 1989 roku. Podczas oglądania pamiętaj o wieku tego filmu, ponieważ kiedy to wideo zostało nagrane i pokazane publicznie, to domowe oprogramowanie do edycji filmów jeszcze nie istniało, a to nagranie przedstawia ludzi cienia. Kształt pojawia się w rogu sypialni, która jak sądzono była nawiedzana przez właściciela domu. Tą istotę można nawet zobaczyć w lustrze kredensu. Ekspertów zajmujących się zjawiskami paranormalnymi określiło ten film jako najbardziej przekonujący film o zjawiskach paranormalnych, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. A także najbardziej przekonujący dowód na istnienie ludzi cienia. Czy to przerażające wideo przedstawia ducha uchwyconego na kamerze? Czy to jest osoba cienia? A może ten mężczyzna znalazł jakiś sposób na zrobienie niesamowitego filmu o duchach bez pomocy oprogramowania do edycji komputerowej? Daj znać, jak myślisz.
W domu znajduje się para. Jest noc, kiedy nagle dziewczyna zaczyna słyszeć dziwne dźwięki. Chwyta telefon i zaczyna nagrywać. What the hell was that? No, but your fridge is shutting all by itself. No, like it was closing as I came out here. I locked the door, right? Yeah, you locked the door when we got back from Publix. No, the cabinets. It sounded like a cabinet door slammed, and then I come out and your fridge door is shutting as I'm coming out. You didn't see that? And your dogs are freaking out. I'm really freaked out right now. That was clearly your kitchen, and then your door shutting. Look, I'll put it up on the computer and you can look at it. Seriously? No, it's... Oh my god, here. I'm kidding. It's seriously... Dude, I don't know what you're doing. Somebody in there? Where are you? No, find one. Find something. If somebody's in there, they need to come out. Podczas gdy para ucieka z mieszkania, przez krótką chwilę widzimy jeszcze salon. W kącie pokoju coś się czai. Jak myślicie? Co to mogło być? Czy jest to prawdziwy dowód na istnienie ludzi cienia? A może jest to po prostu fake? Późną nocą na stacji londyńskiego metra mężczyzna filmuje tory. Łapie coś strasznego, co zdecydowanie nie jest pociągiem. Naughty words. Dziwna postać, która wydaje się być cieniem, wskakuje na tory, a następnie znika w ciemności. Czy to osoba cieni? Duch uchwycony na kamerze? A może jest to tylko odrobina sprytnej edycji? Od miesięcy pewien mężczyzna słyszał dziwne dźwięki dochodzące z jego piwnicy późno w nocy. Powiedział, że brzmiało to, jakby ktoś wielokrotnie po nich wchodził. Jego żona odrzuciła jego obawy, mówiąc, że to prawdopodobnie tylko ich koty albo pies wydający dźwięki z klatki w kuchni. Więc pewnej nocy mężczyzna znów słyszy odgłosy dochodzące z piwnicy, ale tym razem koty są na górze i słychać skomlanie psa, jakby mu przeszkadzały te dziwne dźwięki. Anyways, I'm here because I'm videotaping because I keep hearing some crazy from my basement, like pounding, stuff being moved. You hear it? So anyways, I'm just going, you hear, it sounded like someone walking up down the steps. But anyways, I'm going down and I'm decided to videotape it to have proof for my wife. She doesn't believe me. All right, here we go. Hello? I know I hear you down here. I know I heard you. Holy f***! Oh my... Dude! I just saw... Holy f***, man. Holy f***. Holy f***. Dude, I swear to gosh. Mężczyzna twierdzi, że po uzyskaniu materiału filmowego tej dziwnej osoby cienia od razu szukał nowego domu, ponieważ wierzył, że ten dom jest nawiedzony. I know I heard you. Holy f***! My f***! Dude! 6 miesięcy później mężczyzna opublikował aktualizację. Dotrzymując słowa, przeniósł się do nowego domu. Niestety uważa, że duch czy też istota cienia podąża za nim ze starego do nowego domu. I've been having some really weird happening to me lately. Just in our new house, I moved, and tonight by just stuff is happening. My dog is acting nuts and well, anyways, battery's low, of course. I just freaking put this thing on the charger. Battery's at 15%. But anyways, just having weird stuff happening, dog flipping out, and since we've been moving here, that the whole house kind of just has been getting crazy. I remodeled, remodeled kitchen, did everything.
Oh my gosh! Oh my gosh! Dude! Więc jak myślisz, czy jest to dowód na istnienie ludzi cienia, duch uchwycony na kamerze? A może po prostu sprytna mistyfikacja? Daj znać, jak myślisz. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć.